Cedeo Forum Club ma swoich partnerów, dobrodziejów. To jest firma AZ Frame i BA Insight. Bardzo, bardzo tutaj dziękujemy za to partnerstwo i wsparcie. I tutaj przed Państwem wystąpi pan Jacek Kujawa, prezes firmy AZ Frame, no, który oczywiście nawiąże do tytułu Data is the new asset. Dane to nowa ropa naftowa. I pan Jacek również tutaj zaprosi do głosu z komentarzem osoby po, że tak powiem, drugiej stronie, czyli po stronie klientów z sektora telekomunikacji i bankowości. Panie Jacku, bardzo w takim razie tutaj proszę o głos. Nie słychać. Dzień dobry, witam Państwa. Skoro pan Irek rozpoczął z pozycji weterana, to ja rozpocznę z pozycji ekologa może i spojrzę na dane z pozycji właśnie takiej ekologicznej, no bo skoro zostałem wezwany do odpowiedzi, czy potwierdzam, że dane to nowe aktywo czy nowa ropa, to ja patrzę, my patrzymy na dane jako dane odnawialne, czyli jako odnawialne źródła energii, bo tym się przecież dane różnią, że one cały czas rosną i cały czas można je używać na wiele sposobów. Pojawiło się pojęcie zielonych danych, czyli takie, które, z którymi można pracować jakby nie przekazując ich. Dane mają też aspekt taki demokratyczny, bo są łatwo przekazywalne i łatwo transportowalne i używane właściwie mogą być przez wszystkich. Wiele osób według nas, myśląc o danych w swoich organizacjach, nie myśli w ogóle o danych zewnętrznych. To jest coś, na co chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę, że równie ważne, a może i często cenniejsze jest to, żebyście myśleli o danych z zewnątrz i próbowali ich używać i monetyzować, bo one potrafią być często bardziej cenne niż Wasze dane, które Wy macie. Bo różnie te dane, które Państwo posiadacie, są uporządkowane i różnie są traktowane. Może dla wielu z Waszych księgowych dane nie są jeszcze sexy, natomiast dla inwestorów dane są znacznie bardziej sexy niż dla wszystkich innych. I sukcesy Google'a, oczywiście Facebooka, Alibaby czy innych firm pokazują to, że tak naprawdę dane są tym, co budują największe wartości w waszych firmach i dzięki nim możecie te dane traktować jako aktywo, jako asety. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego średnio mówi się, że tylko 10% firm tak naprawdę czerpie zyski z danych i tak naprawdę korzysta z nich, a 50% firm w ogóle nie monetyzuje sobie swoich danych? Jak pyta się kierowników firm czy zarządzających firmach, to głównie wskazują na to, że dane są złej jakości albo są niespójne, albo nie są w takim formacie, którym są potrzebne do analizy. A jeżeli już są robione analizy, to one zwykle nie mają jasnej rekomendacji, są zbyt wyszukane, trwają bardzo długo. I co gorsza, nie zgadzają się z intencją zarządzających czy tych, którzy są odbiorcami tych analiz. No i skoro tak jest, to trudno się dziwić później, że tylko 10% firm tak naprawdę potrafi monetyzować. Pan Irek mówił, że zarządy nie są przygotowane, ale skoro mają takie argumenty, to jest to zderzenie później, kto ma rację i w którym kierunku pójść. Ja osobiście lubię takie podejście amerykańskie 3M, czyli mierz, zarządzaj i monetyzuj dane, czyli mierz dane, potrafi je skatalogować, zmierzyć, pokazać, no bo tylko wtedy, kiedy je zmierzysz, możesz je traktować jako aktywo, czyli określić ich wartość tak naprawdę. Jeżeli potrafisz je zmierzyć i umiesz nimi zarządzać i wiesz, jak nimi zarządzać, to potem możesz z nich czerpać zyski i je monetyzować. My jako firma technologiczna uważamy, że te dwa pierwsze aspekty, czyli mierz dane i zarządzaj danymi, w tej chwili są bardzo łatwo ogarnialne.
To znaczy jest wiele narzędzi, mówił też Pan o tym, Pan Irek, jest wiele narzędzi na rynku, które potrafią Wam te dane zmierzyć, potrafią skutecznie nimi zarządzać. Dane skatalogować, zarządzać danymi, budować architektury danych, budować, właściwie zarządzać jakością danych. My reprezentujemy firmę Precisely, ona ma również takie narzędzia i według nas w tej chwili trudno mówić o tym, że narzędzia w tym zakresie są niewystarczające. W przypadku ropy silnik spalinowy był takim czymś, co napędzał potrzeby ropy, czyli coraz większe zapotrzebowanie na ropę. W przypadku danych analityka czy analityka biznesowa jest takim silnikiem i tych narzędzi też jest sporo, więc również z tego punktu widzenia jest jakby istotna potrzeba, ale też wsparcie metodologiczne do tego, żeby korzystać z danych. Przyrost danych, coraz większy przyrost danych napędza sam algorytmy sztucznej inteligencji. Im więcej tych danych jest, a dane rosną codziennie i będzie ich jeszcze więcej, one się nie zużywają jak ropa, to algorytmy sztucznej inteligencji będą jeszcze lepsze. Same się będą uczyły na tym, na wzroście danych. Przyrasta sporo urządzeń IoT. Te urządzenia codziennie ładują dane, codziennie nam pokazują, ile ich będzie, jak można je wykorzystać. W związku z czym wszystko to, co jest jakby wsadem do cyfrowej transformacji, jest właściwie dobrze oprzyrządowane. Z drugiej strony mówiło się o tym, że po to, żeby gromadzić duże zasoby danych, potrzebne czy duże struktury danych, potrzebne są olbrzymie przestrzenie, potrzebne są właściwe zasoby informatyczne. Rozwiązania chmurowe, niezależnie od tego, czy są to chmury wasze wewnętrzne, czy chmury krajowe, czy chmury zewnętrzne, są już na tyle dojrzałe, że właściwie ten argument drogi chmury, czy argument drogiego przechowywania danych też trochę odpada. Czyli mówimy tak, można łatwo zarządzać, można łatwo mierzyć dane i teraz jak je łatwo monetyzować? My nie jesteśmy jakby od tego, pewnie macie większe doświadczenia w tym zakresie, ale przy tej monetyzacji bezpośredniej, tam gdzie dane możecie sprzedawać na zewnątrz, podkreślam raz jeszcze ten aspekt kupowania z zewnątrz i sprzedawania na zewnątrz, jest sporo platform, które w tej chwili taką monetyzację bezpośrednią umożliwiają. W przypadku są platformy do wymiany danych, jak Davex, Demis, Eagle Alpha, Aquad. Jest sporo platform, które wzbogacają dane, bo oprócz tego, że można sprzedawać takie gołe dane, czyli proste dane, takie, które gromadzicie, są platformy, które wzbogacają dane. Te dane są bardziej sexy, one są bardziej cenne, więc warto przetworzyć dane i je sprzedać. Takim platformami jest AC Nielsen, jest IHS Market, jest Bloomberg chociażby. Także również tutaj z tej strony jest sporo ciekawych rozwiązań. Niekoniecznie trzeba z nich korzystać, ale być może stworzyć jakiś nowy model biznesowy właśnie w oparciu o takie rzeczy. To, gdzie rośnie jeszcze wartość danych, to ten moment, w którym dane są łączone z innymi albo stawiane w jakimś kontekście. No i tutaj takim dobrym przykładem są bazy grafowe, które pozwalają na to, żeby dane, które Państwo macie, połączyć we właściwy kontekst i przez to znacznie zwiększyć ich wartość. My reprezentujemy, czy lubimy bardzo bazę Neo4j, ale jest przykład wielu innych baz grafowych, które bardzo szeroko zdobywają rynek i mówi się, że za 10 lat być może bazy grafowe będą bardziej cenne niż bazy relacyjne. A bardzo fajnie potrafią zwiększyć wartość poprzez swoje powiązania i relacje. I wreszcie była też mowa dużo o ryzyku, o Equixie, o innych firmach. Bardzo w tej chwili promowana jest teoria i podejście Privacy Enhancing Computation, które zapewnia, które jakby niweluje sporo tych ryzyk, o których mówiliśmy, czyli wycieku danych, dostępu do danych, anonimizacji danych.
Bo oczywiście personalizacja danych, zwłaszcza w sprzedaży i w monetyzacji, jest ważna, ale można, są już metody i są sposoby, jak ta inicjatywa Privacy Enhancing Computation, która pozwala to ryzyko w jakiś sposób ograniczyć. To wszystko pozwala traktować dane jako, czy cały biznes wokół danych, jako zupełną osobną linię produkcyjną. I nasze patrzenie na dane jest takie, że to nie warto, czy wiele osób myli jakby zarządzanie danymi i monetyzację danych z analityką biznesową. To jest błędne podejście. Trzeba spojrzeć na dane, na monetyzację danych jako zupełnie osobną linię produkcyjną, czyli mają swoje dane, mają swoje przetwarzanie, ma swój marketing i swoją sprzedaż. I takie podejście, jeżeli się uwzględni do tego jeszcze to zaciąganie danych z zewnątrz i maksymalne wykorzystanie danych, bo jest sporo danych publicznych w świecie bardzo szeroko, może w Polsce nie jest tak stosowane, ale w świecie bardzo szeroko stosuje się wymianę danych i udostępnianie danych publicznych. Przykład Estonii, Wielkiej Brytanii pokazują, że te dane są bardzo szeroko popularyzowane i bardzo fajnie mogą działać. Tak jak powiedziałem, bardzo lubimy to podejście, mierz dane, zarządzaj danymi, monetyzuj. Zdajemy sobie sprawę, że praktyka jest trochę daleka od takiego podejścia, czy od takiego pełnego wykorzystania. My zaprosiliśmy dwie osoby, panią Dorotę i pana Michała, pani Dorota z firmy telekomunikacyjnej, pan Michał z banku, żeby pokazali, jak wobec tej rzeczywistości, o której powiedziałem, czy o tym potencjale, który jest, jak ten potencjał na razie wygląda w ich firmach. Może pani Dorota jako pierwsza, zapraszam. Dzień dobry, witam państwa. Tak, pracuję w firmach telekomunikacyjnych od 18 lat. W tej chwili pracuję w firmie, która traktuje dane jako skutek uboczny projektów IT. Długa droga do tego, żeby zacząć te dane traktować jako cenny surowiec, przerafinowany i wartościowy. I borykamy się w tej chwili z problemem wytworzenia wizji, która przekona na zarząd do tego, że warto zainwestować w ogóle w proces zarządzania danymi. Oczywiście mamy, wiadomo, telekomunikacja danymi stoi, chociaż one nie są głównym przedmiotem naszej sprzedaży. Natomiast nie mamy takiego podejścia w tej chwili, które pozwoliłoby nam czerpać 100% wartości z tych danych. Oczywiście mamy sprawny dział BI, mamy fajnie przygotowywane analizy, ale wszystko to, co się dzieje, zanim do tych analiz dojdzie, no to właśnie takie podejście do danych jako skutek uboczny projektów. Doskonale sobie wszyscy zdajemy sprawę pewnie, z czym to się wiąże, z duplikatami, z bardzo zanieczyszczonymi danymi. Takie dane ciężko jest zmonetyzować, no bo nikt nam nie zechce zapłacić za tak brudne dane. Jestem ciekawa, jak wiele tutaj z osób będących na konferencji jest na tym etapie zarządzania danymi w swojej organizacji, no bo część jest tutaj na szczęście na końcu drogi i ma bardzo fajny, działający proces data governance'owy, data managementowy, kiedy już te dane są, taksonomia cała istnieje, porządne architektury danych i łatwo z tymi danymi pracować, są osoby przypisywane role, właścicielstwo. Chciałam powiedzieć, że są duże organizacje stojące, działające na rynku danych, które do tej pory jeszcze nie doszły do tego momentu i myślę, że to jest, no w Polsce to jest bardzo duża część rynku. A czy robicie jakieś ruchy w tym kierunku, żeby to zmienić? Oczywiście, że robimy, że tak, no stąd współpracujemy wspólnie. Znaczy, pani Doroto, żeby pani pomóc i żeby zdjąć też pewną, żeby pani się źle nie czuła, tak? Niezależnie, czy rozmawiamy o Polsce, czy rozmawiamy o świecie, to firm, które naprawdę wiedzą, jak to robić i mają cały ten model, o który pani opisała, mając nadzieję, że dużo osób z tego grona tutaj ma wszystko, że tak powiem, ustawione. Takich firm na świecie jest może kilkanaście. Kilkanaście na świecie. I jak popatrzymy na to z punktu widzenia, to każdy z nas przechodzi przez dokładnie ten sam
jakby cykl i to jest i to, o czym rozmawiamy jakby w ramach tego klubu dzisiaj. To, co mówił pan Irek i to, co mówi pan Jacek, aczkolwiek z kilkoma stwierdzeniami mocno się nie zgadzam. Wewnętrznie, będąc praktykiem od 15 lat i robiąc dokładnie to samo, co pani, no to nie do końca jest tak, że posiadając dane i mając je uszeregowane, skatalogowane i zarządzając nimi, można nimi sobie swobodnie operować i je sprzedawać. To nie na tym polega. Jakby zgadzam się z panem Jackiem, że używanie danych zewnętrznych wzbogaca, natomiast wielokrotnie największym problemem jest to, że firmy nie mają nawet pojęcia o tym, co mają. A mówiąc o tym, że mają używać zewnętrzne dane, no to trochę tak wygląda, jakbyśmy do słabej zupy zaczęli dolewać bardzo dobrą zupę, tak? No to z tego nic nie będzie dobrego. Nie, ja tylko mówię o perspektywie, że wiele osób zamyka się we własnych danych i buduje strategię danych wyłącznie w oparciu o własne dane i to tylko zwracałem uwagę na to. Znaczy, panie Jacku, no jest to równie błędna droga, jak koncentrowanie się tylko i wyłącznie na danych zewnętrznych, tak? Trzeba Ale wróćmy mieć... może do pani Doroty, bo... Zaczynamy... jakby pocieszenie dla pani Doroto jest takie, nie jest pani osamotniona, przechodzi pani ten sam ból, co większość z nas albo przechodziła, albo przechodzi, albo będzie przechodzić. Tak, albo przechodzi po raz kolejny. Albo przechodzi po raz kolejny. A który raz się nie da spytać, panie Macieju? No tak z drugi co najmniej, może trzeci. To zależy od podejścia. To się ludzie wymieniają w tle, nie? Także... No, część się wymienia, część zostaje. Trochę dalej w tej drodze ja bym... jest pan Michał. Panie Michale, gdyby pan mógł przejąć pałeczkę w tej chwili. Tak, witam wszystkich. To znaczy tak, no też nawiązując do wcześniejszych tutaj, że tak powiem, rozmyśleń, czy ropa, czy OZE, to ja stawiam na to, że dane to jest bardziej właśnie odnawialne źródło energii. Podoba mi się to porównanie. Jestem fanem odnawialnych źródeł energii od ponad 20 lat i gdyby nie dane, to chyba bym się tym zajmował. Natomiast tak na poważnie mówiąc, to ja traktuję zdecydowanie dane jako aktywo. W mojej firmie też się tak podchodzi do danych, no i jak każde istotne aktywo w firmie, trzeba nim odpowiednio zarządzać, aby przynosiło korzyści. Jak przekonać decydentów, będąc gdzieś tam na początku drogi potencjalnie, no to ja ze swoich doświadczeń mogę powiedzieć, że po prostu trzeba pokazać, jaka jest realna wartość danych, co pod tym stoi. I to oczywiście nie jest zadanie trywialne, tak, bo część korzyści jest bezpośrednia i to pewnie trzeba właśnie starać się uchwycić. No, natomiast część korzyści no to jest gdzieś powiedzmy mniej oczywista i trudniejsza do takiego wprost wykazania. Dlatego moim zdaniem bardzo ważne, że jest opracowanie długofalowej strategii rozwoju danych, zaplanowanie mniejszych, ale konkretnych korzyści dla firmy, tak milestone'ów, które będą przynosiły realne korzyści, no i po prostu krok po kroku pokazywanie, że to, co się w firmie robi, ma sens i po prostu się zwyczajnie opłaca. Generalnie zbudowanie takich działających procesów w firmie, no to jest długa droga i ciężka praca, tak? To ja bym powiedział, że nie ma jakiejś tam drogi na skróty. Ja też z doświadczenia wiem, że tak jakby no za każdym razem wznosimy się na jakiś nowy poziom i znowu pojawiają się kolejne wyzwania, tak? To nie jest tak, że to jest projekt, który ma jakiś taki szybki koniec i od razu widać efekty. Wymagania są coraz większe i wyzwania są coraz większe, więc trzeba się jakby wznosić cały czas na wyższy poziom i nie spoczywać na laurach. Natomiast po pewnym czasie tej ciężkiej pracy no te wszystkie zasiane ziarna zaczynają kiełkować i pojawiają się różnego rodzaju synergie i korzyści, tak? No i to po prostu
wtedy przekłada się to na konkretne efekty. Czy Państwo macie zaakceptowaną taką strategię zarządzania danymi, czy są tylko elementy tej strategii? Mamy taką strategię zaakceptowaną, to już nawet jest, bo my tak jakby tutaj działamy już od dobrych 6 lat, więc to już nawet jest kolejna odsłona takiej strategii, tak? Już jakieś tam wcześniejsze wersje były zrealizowane, to co tam zakładaliśmy, realizowaliśmy, no i konsekwentnie idziemy dalej do przodu. Także to jakby całościowo funkcjonuje i oczywiście też nie należy założyć, że to jest jakieś w jednym miejscu w organizacji dzieło jakiejś małej grupki osób. To jest oczywiście współpraca, tak? Tego typu zagadnienia to jest współpraca. My bardzo blisko współpracujemy zarówno tutaj z obszarem IT, ja akurat z obszaru finansów się wywodzę, z obszarem ryzyka bardzo blisko współpracujemy, no i oczywiście z biznesami, tak, no, którzy finalnie na tych danych też siedzą i wykorzystują je do różnego rodzaju swoich prac. Także to też jest moim zdaniem bardzo, bardzo ważny element, żeby przekonywać nie tylko tam samą górę, jak to się mówi, tylko też znajdować sobie różnych interesariuszy, z którymi można wspólnie iść i dla nich też korzyści pewne budować. Wtedy zaczyna się to po prostu zazębiać i coraz więcej osób się do tego przekonuje. Także to... Jestem w takim miejscu, w którym organizacja nie ma strategii, właśnie ją wypracowujemy, w związku z czym musimy w ogóle zwrócić uwagę zarządu na to, że jest coś takiego jak dane w firmie i że to nie jest ten skutek uboczny projektu tak. IT, tylko że jak je troszeczkę tam podciągniemy, poszlifujemy jakość tych danych, to rzeczywiście uzyskamy mierzalne efekty. I to nie jest taka prosta sprawa, żeby zbudować dobry business case i pokazać, że no tutaj tu zarządzimy tak danymi, tutaj poprawimy jakość, tutaj nie wiem, dopiszemy właścicieli biznesowych, tutaj troszeczkę zmienimy proces zarządzania ryzykiem i nasz inspektor ochrony danych osobowych nie będzie już tym hamulcowym, tak jak wspomniał pan Irek na początku. Nie jest to takie proste. Pewnie łatwiej by było, gdybyśmy oberwali raz albo drugi raz dużą karę od związaną z RODO, to wtedy rzeczywiście szybko by to, jakby szybko łatwo by było zwrócić uwagę zarządu. Natomiast kiedy takich sytuacji nie ma i oby ten stan akurat był jak najdłużej, pokazanie wartości dodanej z zwrócenia uwagi zarządu na dane nie jest wcale takie proste i oczywiste. I rzeczywiście zaczynamy, mamy taki plan, żeby zacząć od małych kroków i pokazywać to stopniowo, no bo nie ma co strzelać, nie ma co od razu, że tego słonia trzeba jeść łyżeczką. I będziemy pracować generalnie od podstaw, czyli od tematu modelowania danych, dlatego że u nas dane, i tutaj sobie pozwolę użyć takiej przenośni, którą Scott kiedyś opowiedział, że nie można mówić o danych w systemach, że one są bezwartościowe i że dopiero analiza nadaje im jakieś znaczenie. Więc nie można powiedzieć o danych, że to jest taka mąka i dopiero jak piekarz upiecze z niej chleb, to mamy z tego pożytek. Nie, musimy nad tą mąką, nad tymi surowymi danymi, jeszcze nieobrobionymi, mocno popracować, żeby zwiększyć jej jakość. Wtedy jakość finalna tego chleba, który upieczemy z tych danych, będzie wyższa. I jesteśmy na tym etapie w tej chwili dopiero w firmie. Jestem ciekawa... Ale też Scott mówił, najpierw się zastanówmy, po co my pieczemy ten chleb, nie? No tak. I główne zagadnienie, z którym się mierzymy, to jest jak zwrócić uwagę zarządu na to, że trzeba wdrożyć u nas procesy jakieś zarządzania danymi i zwrócić uwagę na te dane. To się oczywiście wiąże z inwestycjami, czyli z kosztami. Dziękuję bardzo Pani Doroto, dziękuję Pani Michale. Jak widać, mamy dwa różne etapy na razie rozwoju. I dla wszystkich pewnie na takim etapie każdy te podejścia jeszcze są po pierwsze do opracowania, a w przypadku pana Michała do jeszcze unowocześnienia.